Witam w kolejnym filmie. Przychodzę z takim trochę zbiorczym, trochę już o niektórych wspominałam. Filmikiem z dosyć niedawnymi nabytkami perfumowymi. Niektóre były mi znane i skończyło się flakonem, niektóre mnie zawsze ciekawiły, niektóre całkowicie w ciemno. Są tutaj i olśnienia, i rozczarowania, i zapachy świetne jakościowo, i takie sobie. Także różnie, że tak powiem, tutaj jeżeli chodzi o efekty. Mamy tutaj markę Rance i zapach Eleonore, paczulowy klimat. Mamy boklet karmi, który kiedyś poznałam dzięki uprzejmości koleżanki perfumowej. Inaczej je teraz odbieram, natomiast nadal y, urzekają. I są takie, powiedziałabym, iście jesienno-zimowo, tulające, ciepłe, cielesne, słodkawa, ale niezasłodzone, korzenne. Taki efekt trochę cynamonowości, takiej szlachetnej, wyważonej. Zmieszanie trochę z suszoną śliwką. Mamy Sarah Baker. Ekstrakt Atlante, jest to zapach nadmorskości, nadmorskości w bardzo dobrym wydaniu, bardzo dobrej parametrowo, niesamowicie wciąż wyczuwalne, trwałość wskazywana jako 48 godzin, jestem w stanie w to uwierzyć, nie sprawdzam, natomiast naprawdę nośność, ekspansywność, wyczuwalność, bardzo dobra była tego zapachu. <laughs> to jest zapach, który nie budzi skojarzeń z takim klimatem, Aquadisal tym podobnymi oraz Nishambush Prusz i tym podobnymi jest inaczej. Jest jakaś taka przestrzenność, e, takiej aury nadmorskiej. Dusita Erawan. E, to jest zapach, który ma w sobie zieloność, trochę wytrawną, trochę goryczkową. Trochę, bym powiedziała, deserową. nie później taką e, wytrawną, e, dosyć taką e, dystansującą, charakterną, mocarną e, herbatą. Seahars już opowiadałam. Niestety mnie rozczarowały. Tutaj e, dzięki koleżance perfumowej Ani mam e, Molbisara e, mam czwarty element, który kiedyś miałam. E, cieszę się, że wróciłam. To jest na mnie, przynajmniej sprawdzałam teraz e, po czasie, ale to było takie mokre e, drewno. Taki zapach iście, e, wilgotny, e, bez e, słodkości, takie bliski natury. Jednocześnie mam wrażenie. Yy, taki w klimacie iście szkockim, podeszczowym. Mamy czwarty, poznany przeze mnie zapach niszowej niemieckiej marki Rundol, Zostanę mu Bar, Luty. Mam Marsa, którego wyjmam. April, fenomenalne, unikalne kadzidło o zjawiskowych parametrach. Miałam Sept. Natomiast, jeżeli chodzi o February, yy, ostatnie, poznane przeze mnie, i muszę przyznać, że wrażenia pierwsze są pozytywne. Takim powiedziała irysowo-marchewkowy, trochę w stronę lekkiego, szlachetnego, gurmą. Znaczy w sensie, nie że lekko szlachetnego, ale trochę lekko w stronę gurmą, a gurmą w stylu szlachetnym, niezasłodzonym. Taki trochę mm, gurmą klimat dodany do właśnie takiego e, marchewkowego irysa, ale to jest inna marchewkowość niż na przykład w e, Honor de Press, I Love Lecar, które to uwielbiam. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o irysa, uwielbiam irysa na zasadzie korzenia, czyli takiego marchewkowego, lubię też zamszowy, lubię też wytrawny. Zielony, nie za bardzo przepadam za takim kosmetyczno-pudrowym. Mamy unikat yy, kokai, mamy zapach, który mnie zachwycił. Zresztą poznałam też dzięki Ani yy, z dekantu <laughs> od Ani Fiałkowskiej. Holy Rose. Holy Rose. Na mnie pięknie odejmiona róża, bardzo emocjonalna, bardzo zmienna i pięknie się rozwijająca, ale przede wszystkim to jest taki dym niewędzonkowy, taki. I się prawdziwy dym, który ja lubię, w sensie w małym którym zapachu jest taka, takie odymienie, właśnie jak w tym yy, Które takie wrażenie na mnie robi i nie budzi żadnych skojarzeń właśnie takich stron, które mi nie pasują, niskową, wędzonkową, itd. I tu jest zapach Bali yy, Z tej marki mam też inne zapachy, natomiast tego jeszcze nie potestowałam Oraz Asman, ta marka stosunkowo nowa na rynku, ma tylko ten jeden zapach dla mnie zbyt... oj, nie chcę mi włoszyć, zbyt mocno. Ciężko, różeno-garowo. Jak na taki motyw ładnie, natomiast to nie są moje klimaty, także tutaj raczej ten zapach no nie trafia w moje upodobania w ogóle zapachowe. Cóż jeszcze tutaj widać trochę mój bajser w jednym z wielu moich miejsc perfumowych. Na razie to jest totalna rozsypka, dlatego że pojmowałam różne rzeczy szykowałam i tak dalej, tak dalej, także po prostu tutaj na razie to poszło w taką stronę tu się nawet kubek, że tak powiem, specjalnie tutaj ulokowany jeden element prezentowy z ręcznie tutaj robionymi pingwinami na tym kubku, tak, ukryty kubek. Ale z tym. w każdym razie jeden z prezentów, w sensie, no nie dla mnie, ukryłam go przed kimś, że tak powiem. Natomiast yy, na szczęście, mnie tutaj nie zagląda, także nie zauważy tego kubka, jednego właśnie. Jedna składowa prezentu. Bardzo mi się ten kubek spodobał. On bardzo pasuje do w wiadom, jako humping ale, ale o dziwo, ten kubek nie kupiłam dla siebie. Znaczy nie, że tam wszystko kupuję dla siebie, ale po prostu. Yy, Mieszczę z tym, w każdym razie tu się chciałam pokazać tej mojej rozsypce. Skoro już pokazuję, tutaj w ogóle jeszcze mam propos nowych nabytków Co my tu jeszcze możemy pokazać? To jest nowy nabytek odebrany od organizatora Rozbórki Daniela, Daniela. E, To też jest zresztą organizator e, konkursu perfumiarzy To jest zapach e, od e, Craft, chyba tak to się wymawia I to jest kobiety mafii Opowiadałam w innym filmiku o tym zapachu A w ogóle pokażę zapach który mnie zachwycił, jakbyśmy nad morzem to nie było, to było chyba, z, powiedzmy, z półtora roku temu, mniej więcej. W każdym razie nam mnie coś kładało, takim pomarańczowym lasem. Ja w ogóle motywy leśne, drzewne kocham. Ja po prostu kocham zapach lasu, ale niekoniecznie z taką ściółką i tak dalej, ale bardziej taka drzewność, albo w ogóle lasy giełkowe, zielone lasy, świerki, w ogóle to jest wciąż poszukiwany przeze mnie motyw. Co my tu jeszcze możemy pokazać? Eee, fu, fu, fu. Tak jak mówię, jest to jedno z miejsc perfumów Są w sumie takie cztery płytkie półki. Jeszcze są dwie inne głębsze, plus jeszcze cała komoda i jeszcze jedno miejsce. W sumie policzyłam chyba 14 miejsc perfumowych i one mi się generalnie sprawdzają. Wszystko się mieści. Tu jest osmantu, z którą poznałam dzięki koledze perfumowemu. Mariuszowi. Osmantus z takim iście kobiecym, wiosennym, świeżym, wydaniu lekko-moralowym. Tusowość to właśnie taki wydźwięk, takiej bardzo szlachetnej owocowości morelowej. To nie idzie w stronę jakiejś syntetyczności, to jest taka właśnie bardziej mingotliwa, urokliwa aura. Także, jak ktoś poszukuje moreli, to zawsze można pokusić się o sprawdzenie zapachów osmantusowych, chociaż nie każdy osmantus w takim wydaniu jest, ponieważ jakiś osmantus, na przykład Parfum The Empire, yy, wcześniejsza wersja, odświeżam sobie dzięki Alanowi. Yy, on jest taki bardziej herbaciany. A nowo, Mantos y, będę też testowała, bo mam zestaw y, właśnie nowych wersji Parfum The Empire, z to zachwycił mnie zapach Salut. Y, to jest zapach, gdzie jest taka gorzko migdałowość, ba bardzo ciekawy, bardzo zmienny. Y, faktycznie ogromne wrażenie na mnie zrobił taką swoją zmiennością i takim y, wple wplecionym, dosyć rzadkim motywem y, orzechowości, jeszcze orzechości zielonej, to jest taki dosyć y, rzadki motyw. Wyczuwam ten motyw tak naprawdę. Może jak na palcach jednej ręki, w trzech zapachach. W ogóle a propos pingwinów, to. Czy w końcu nagrałam, czy nie, ale musi być w końcu ten odcinek perfumy dla pingwina. Były <śmany> rozważania odnośnie konika morskiego. Ja bym lepsze zapachy już wstępne na rynku wskazała dla konika morskiego. A na górnej tutaj półce. Mamy w tle zapakowany borów zjawiskowe wielomotywowe zielone dzieło autora właśnie Vetiver Noir, właśnie konkursowej dwunastki. Też na moim kanale jest omówienie tego zapachu i różnych są zieleni tego właśnie dzieła. Natomiast tutaj mamy z przodu Ganymed, jeden z kilku flakonów, które mam, marka Antoine Barois. To jest po prostu zapach moje niesamowite odkrycie, przepiękny, fenomenalny, nie widzę żadnych wad tego zapachu. Zjawiskowy zapach, niesamowicie ekspansywny, ogromnie długotrwały, bardzo zauważalny, dystansujący, artystyczny. Na darku na przykład bardzo mineralny, taki właśnie mineralny, planetarny, trochę zamszowy, różnego ujęcia widziałam, ale się nie wysładza. Jest bardzo taki dystansujący, wytrawny i faktycznie bardzo intrygujący, charakterystyczny. Powiem szczerze, poznałam też tego autora była Imperial Essentials, ale tamten jest trochę troszkę zbyt męskawy, zwłaszcza w początkowej fazie. Słuchajanie Ganymed jest dla mnie takim zapachem też całorocznym, ponieważ poznałam też 680 wersji klasycznej w wersji ekstraktowej, ale tamten zapach jest mam wrażenie trochę cieplejszy, silniejszy, bardziej też w stronę skórzaną i taki też bardziej jesienno zimowy taka silniejsza wersja Ganymed gdzie Ganymed jest bardziej przestrzenne, bardziej takie um, też um, w tym wszystkim świeże jednocześnie też mam wrażenie, że bardziej nadaje się na skórę są to 680, bardziej na skórę męską. Mam też trochę jeszcze w flakonie tego 683. W Gaganimet też ma być w wersji, boże, już nie wytrzymałam z tym telefonem, ekstraktowej. Ganimet to jest taki zapach, który mnie oczarował, chociaż nie od pierwszego powąchania, który po prostu ciągle potrzebuje robić zapas. Zapas, boję się, że coś zmienią, boję się, że wycofają wycofają, może nie, bo zapach po prostu. Jest oszałamiający i pewnie ciężko by go było, że tak powiem, wycofać, gdzie on ma po prostu myślę, że bardzo dużą, dużą jak to się mówi, sprzedażowość powiedzmy, duży popyt na ten zapach. W każdym bądź razie to jest też taki zapach, bo ja dużo rozbrak ganimet, gdzie po prostu... Praktycznie każdy, kto brał dekan, po prostu zachwycony, chciał więcej mililitrów, bądź też, właśnie, yy, kusił się na flakon. Faktycznie ogrom odzewów odnośnie Ganymed po moich poleceniach, też i tak dalej, właśnie, że ten zapach niesamowicie się sprawdził, że niesamowicie zwracał uwagę otoczenia i faktycznie ogrom komplementów od yy, ogromna obcych osób dostałam właśnie za Ganymed. Także od nowych nabytków poszło przez jeszcze różne inne niuanse. I ten mój bajzelik to jest taka, powiedzmy, jedna czwarta więcej tych moich różnych miejsc perfumowych, oraz właśnie poszło do no, ogromnego lśnienia. Od razu powiem, że pierwsze moje zetknięcie z tym zapachem to było takie skojarzenie trochę z z mandarynką i trochę taki zapach sterylny, taki trochę zapach dentysty. Coś z takiego wyczuwałam. Faktycznie z tym zapachu jest niesamowita sterylność, natomiast. Powiem szczerze, przy kolejnych użyciach już po prostu tak mi wciągnęło, że na początku po prostu uważam za arty ciekawe, ale niekoniecznie takie, że muszę mieć, a potem po prostu skończyło się i jednym, i kolejnym, i kolejnym flakonem, bo tutaj mamy poukładane różne zapachy z Mousse and Bar, tutaj mamy zapachy po lewej, Kolejny testów odnośnie yy, zapachów ala rozrzutnego. Tutaj mamy zapachy Grzegorza, dziesięgi naszykowane do testów. Yy, w ogóle, jeżeli chodzi o tutaj... Dlatego jest taki baj, wszystko tak ustawiam, ustawiam. To jest taka moja w tym momencie, yy, takie moje miejsce podręczne. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Hmm. Chyba tyle, bo pokażę jedno z moich najkochańszych kadzideł. To jest w ogóle zapach Chef's od Ani. To jest taki zapach, który kiedyś tak niesamowicie mnie urzekł, ale to są bardzo małe ilości. Zobaczymy, jak to teraz będzie po czasie. Tu w ogóle z tyłu jest mask Milano Madeline, przykład iście szlachetnego górną z nutą gorzkich migdałów. Gorzkie migdały ja w perfumach uwielbiam. Rzadki motyw, tak jak te zielone orzechowości, ale można znaleźć. Tu w ogóle perełka odkryta dzięki widzce Marlenie, w tym czerwonym. To jest zapach Reminiscence Tonka, wbrew tonkowa nie jest, on jest taki bardziej jest taka wiśnia, yy, która nie zawsze się ukazuje, ale taka wiśniowość, yy, którą też wyczuwałam yy, Właśnie to wskazywała Marlena w Tifortu L'Artisan, ale jedna z tych wersji, bo wersje też były różne Nie w każdej czuję tyle wiśni yy, W wersji, którą miałam od właśnie Marleny nad morzem, jak byliśmy, to było dużo takiej suszonej wiśni I tu taka właśnie aura w tej tonce jest, ale jest też takie trochę osłodzenie miodem yy, Też taki w sumie przykład szlachetnego górmą A w ogóle a propos wiśni, dokonałam pewnego nabytku Zobaczymy, cóż z tego będzie Co tu jeszcze pokażę? Ostatnio często używam, a tu już chyba pokazywałam ekstrakt Wesker i Imperial, tu moje boforty. Fatom, piątka w zapasie dwa flakonne i po się też, tak jak z Ganymed. o właśnie Ganimet, Fatom, to są takie zapachy wszechczasowe. W ogóle a propos takich dystansujących, z taką właśnie w przypadku Fatom takim niesamowitym smutkiem, takich mokrych, yy, zielonych linii rzuconych pod koń oceanu, z taką właśnie emocjonalnością, że zapach, który poznałam yy, też właśnie przy naszym jednym z wyjazdów nad morze, jak byliśmy yy, nad morze. Powiem tak, to jest też taki zapach, który ma niesamowity ładunek smutku w sobie. Ja już o tym zapachu tyle opowiadałam. Linią Witek, dobrze wymawiam, to jest taki przykład szlachetnego górmą W ogóle a propos Wesker, to w ogóle świetne parametrowo zapachy, ponoć mają być dwa nowe Z tych, które są, czyli te trzy poznałam wszystkie, miałam jeszcze flakon o Mystic, ale jednak ze mną nie zostały Deviant poznałam, ale nie do końca Wesker Imperium najbardziej z tych trzech, właśnie tych pierwszych pasuje W ogóle a propos mainstreamu, też coś mam, będę opowiadała niedługo o tym zapachu jest część flakonów Olympic Orchids. Trochę powróciłam do tej marki, kiedyś wszystkiego się pozbyłam z różnych powodów, natomiast nie wiem, czy one ze mną zostaną. Tu w czarnej mamy jeden z zapachów JTMP, kawowe Eccentricity. Z TMP mam około sześciu flakonów. Sześciu zapachów, w tym dwa na zamówienie, ale to już opowiadałam, dwa urodzinowe na zamówienie. Muszę powiedzieć, że bardzo mi podeszły. W jednym z zapachu niesamowita taka głębia i wytrawność i kompletny brak słodyczy. Także jest ciekawie, mocno utrzymam to tak jak chciałam, ta początkowa faza świeża, nie chodzę też z barbaru, Ym... nic kończę, bo ten filmik już jest za długi.